Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą King Arthur Legion 9. W poprzednim filmie zrobiliśmy misję Rytuał, a przed nami tym razem misja główna, wyrównanie rachunków. No ale dobra, pierw przedstawię ekipę. Już jest wyposażona, małe zmiany były, nieduże. U niego akurat chyba brak. Ale to oczywiście wrzucimy od razu dwa punkty umiejętności, więc odblokowały nam się te czwarte umiejętności przy tej głównej. Tutaj bezlitosne ciosy. Cios zadaje 10% więcej obrażeń od broni przeciwko krwawiącym wrogom. To będzie dobre, bo oni krwawią wszyscy prawie że. Oraz tutaj atak z doskoku przywraca 2 punkty akcji przy zabiciu celu. Będę się starał zabijać tym atakiem z doskoku. No wiadomo, że na początku walki to no nie ma szans na to. Ale w późniejszym etapie to może się przydać. Next. U niego tak, ten wrzeszczący naszyjnik. Tak więc 1 do zasięgu gardy umysłowej wyrażonego w polach, plus 10 do witalności i plus 18% do odporności na osłabienia umysłowe. No i to jest ta garda umysłowa, o której mowa. Od razu ją aktywuję. Odporność na osłabienia umysłowe każdego sojusznika w promieniu jednego pola stają się równe odporności postaci z gardą umysłową, czyli jego. A on ma aktualnie 95%. Dlatego później jeszcze jak pójdziemy w te wysuszenie, bo to jest właśnie od odporności na osłabienia umysłowe 1%, to aktualnie 195%. No, to będzie niezłe, to będzie niezłe połączenie. Tak coś czuję. I jedziemy dalej. U niego, czy coś się zmieniło? Tak, ta broń chyba wjechała, bo ona jest mocniejsza aż o 10 z poprzedniej, jeżeli chodzi o przebicie pancerza. No i plus 10% punktów przebicia pancerza. Do tego plus 3 punkty obrażeń zadawanym ogłuszonym jednostkom i plus 12% do odporności na osłabienia umysłowe. No właśnie. I punkty umiejętności. To było, to było. Tak o, tutaj w podstawowy cios. W każdej turze zdobywasz 1 punkt akcji za pierwszy cios wymierzony w każdego przeciwnika. Pojawiło nam się to i pojawiło się też tutaj krwawienie wywołane przez ścianę ostrzy zadaje 100% więcej obrażeń od broni. Korzystamy. Korzystamy ze ściany ostrzy, to czemu nie? Następna koleżanka. Czy u niej coś się zmieniło? Nie, u niej akurat się nic nie zmieniło. No, ale możemy dodać tutaj. Ogniste ciosy mogą obrać na cel dodatkowych wrogów 1. Więc 4 strzały będziemy mieli z tego ognia. No i też to mnie ciekawiło. Każdy ognisty ptak przywraca swoim atakiem 2 punkty witalności najbliższemu sojusznikowi w promieniu 3 pól. Myślę, że w to sobie pójdę, bo ja też używam te ptaki czasami. Next. Tu u kolegi do zatrucia masz. No masz, masz. A ja ciągle w tą kanonadę, no ale ona jest dobra. Aha, to mu założyłem. Ignoruj. Nie, to miał. To chyba u niego nic się zmieniło. Ale, ale. Tutaj, jeżeli chodzi o tą moją ulubioną kanonadę, tutaj bez sensu dodawać 20% do wrażliwości, ponieważ mam to założone i tak dodaję 17, nie? Ale liczba pocisków stworzonych przez kanonadę zwiększa się o 1. Oraz podczas efektu wezwania Merkurego bohater w każdej turze unika pierwszego otrzymanego ciosu, lecz koszt punktu akcji tej umiejętności zwiększa się o 1. No ale mimo to, pierwszy otrzymany cios, unik. I to każdy bohater. Podczas tego efektu, nie tylko on. Bierzemy to. I jeszcze ty, koleżko. U niego, nie wiem. A, ten właśnie pierścionek, który teraz pokazuję. Żywotny amulet berserka. Wcześniej go nie miał. Plus 2 punkty obrażeń do końca potyczki za każde zabójstwo, plus 8 do witalności, plus 12% do odporności na osłabienia fizyczne. To było, to było. I tutaj mamy tak o. Okaleczające uderzenie dodatkowo ogłusza na czas jednej tury, ale kosztuje jeden więcej. No to ogłuszenie jest mocne, więc chciałbym je mieć. Tym bardziej, że to kosztuje tylko no teraz 3 punkty akcji, nie? Ale to i tak mało. Więc bohater zadaje dodatkowo 25% obrażeń od broni celowi okaleczającego uderzenie przez czas jednej tury. Umiejętność śmierci. To już będzie na maksiora ta umiejętność. No i co? Oni są
budujemy i robimy misję. Ja ogólnie przed tym odcinkiem wszystkie niepotrzebne rzeczy tym razem w kuźni rozmontowałem, żeby mieć więcej zasobów budowlanych. Ostatnio sprzedałem, żeby mieć hajs, to teraz odwrotnie. No, ale jedziemy. Co ja mogę zrobić za tysiaka tego i tego? Plus jeden punktów umiejętności bohaterów typu trybun. No, w sumie... No to trzech dostanie. To mi się podoba. I byłoby na maksa? Było mi na maksa. To jest mój faworyt. Tutaj to wszystko mam. Tego nie mogę, bo musimy mieć demoniczności 6. Nie ma szans na to. Idziemy w inną stronę. Aha. Tutaj sobie ten pędzik zostawimy. Ale dodam w końcu Lar Fulgora, czyli tego jeszcze nie robiłem. Podstawowe umiejętności ataku przy... Niepodstawowe umiejętności ataku przy każdym trafieniu mają 10% szansy na stworzenie łańcucha piorunów, który wpłynie na trzech wrogów. Zadaje on 75% obrażeń od broni i wywołuje porażenie na czas jednej tury. Łańcuch piorunów dodatkowo powoduje porażenie bohatera przez okres dwóch tur. No coś za coś, bierzemy to. Pęd i to. Co my tu mamy? Aha, tutaj kolejna trójka dostaje. Czyli nasz włócznik i nasi czarownicy. Flamen i Flamina. On i ona. Dobra, to chyba tamto było lepsze. Dodalibyśmy Juliuszowi, Oktawiuszowi i komu? Chyba Messala by dostał. No i tak, jedno i drugie trzeba zrobić jak najszybciej. Bo to spoko. Kowal później, handlarz później, wieża wiedzy później. 505 dopiero. Za tysiaka mogę kupić. No dobra, to w to polecimy. A następnym razem w to drugie, które przed chwilą pokazałem, czyli... To było tu? Nie tutaj. To było tu. A później polecimy w szkolenie na strzelnicy. Tak to zrobimy. No i dostaliśmy punkcie umiejętności w ogóle, nie? Tak więc, mamy te punkty umiejętności. Możemy oznaczać przebicie. Czas trwania wezwanie Marsa wydłuża się o następującą liczbę tur 1. Dawaj to. Niech będzie wydłużone. Ty dostałeś też. Dodatkowe ostrze dostać. Tutaj kurczaczki. Czy dodatkowe ostrze. Cel tarczy ochronnej podczas efektu zamraża swoimi atakami wręcz. No to też korzystam z tego, kurczaki. Dawaj to. No i jeszcze tutaj. To mamy na Maxiora. To jest podstawowe krwawienie. No fajnie by było, żeby ta umiejętność, atak zasięgowy, żeby szybciej się odnawiała. Atak zasięgowy natychmiast się odnowi przy zabiciu celu. O! Atak zasięgowy zadaje 50% więcej obrażeń od broni przeciwko ogłuszonym wrogom. To ja mogę tym ogłuszyć okaleczającym uderzeniem, a później jeszcze o 50% więcej. No to dawaj to. No i dobra, myślę, że wszystko jest już gotowe, nie mam pieniędzy. Pędzimy na misję główną, już na poziom 12, wyrównanie rachunków. Sicarius jest ostatnio bardzo aktywny i doceniam jego entuzjazm. Udał się w dzicz i natknął na obóz legionistów, którzy zdezerterowali z 9 Legionu podczas wędrówki przez zaświaty. Nie od dzisiaj ich szukam. Czas raz na zawsze zająć się tymi zdrajcami. Jest ich wielu, więc musimy dobrze przygotować się do walki. Rodzaj przeciwnika: Rzym i zbójca oraz dodatkowa nagroda w złocie. No i jest tutaj ostatni lar do zdobycia. Będę musiał dobrze przeszukać mapkę. Rozpraw się z dezerterami. Będę musiał dobrze przeszukać mapkę, no bo tam jest tylko miejsce na jeden lar. Jakbym go ominął, to pewnie już go nigdzie się nie znajdzie, tak? Więc szukamy i się rozglądamy. This is the place. I can feel the presence of my former cohort. They are here. What I can feel is the taint of Tartarus, a strong demonic aura. And there is something else that makes me worried. I feel the same when I'm too close to you. This time you should be grateful that I am nearby. Silence. Someone is coming.
Welcome, Gaius Julius. You came to see us in person. It's very kind of you and fortunate. Zgadzam się, kapłanko. Zaprowadź mnie do Titusa Marcellusa. I will do that. Although, I don't need your entire body. Your head will suffice. Kapłanko, jestem trybunem tego legionu. Żądam posłuszeństwa. Your legion is far away, just like your blind emperor. You're nothing here, Tribunus. We are the envoys of Orcus and Avalon, and we serve nobody else. Dobrze, w takim razie pomogę wam zjednoczyć się z Orcusem. Finish him off! Dobry piesek, dobry piesek. O kurczaki, chyba niedobry. Sporo mają żyćka. No po kolei, skoro mamy wszystkich, a jest nas tutaj trochę, no to ten łańcuch piorunów. Od razu strzel w jednego. To nie koniec, bo ty, koleżanko. Teraz cztery strzały. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy jak uderzę jednego i drugiego, czy to się połączy. Powinno. Chyba tak się stało. Odpalenie, okej, okej. Ty, jakbyś go zabił, otrzymasz dwa punkty akcji i go zabijesz. Nawet go zabijesz. To dawaj. Świetnie. Wezwanie Marsa trwa teraz dwie tury, tak? Bo jak tu podejdę, to i tak będę mógł oddać jeden cios, więc wezwanie Marsa. Ale jeszcze poczekaj, jeszcze poczekaj. To nie koniec mojej zabawy. Ty już nie zrobisz nic. Ściana ostrzy. Dobra, bierz się za tych. Tylko cztery ostrze mamy teraz? Mało. Ty nic nie zrobisz, koleżanko. Ty już się ruszyłeś, z tobą czekam. Aha, to ty musisz mu odsłonić trochę. Tu chodź. No chodź, chodź tu. Ty czekasz. Mamy tą kanonadę. Musiałbym trafić wielu wrogów. Widzę tylko trzech. Trzech. No tylko trzech zobaczę. No dobra, trudno. Raz. Dwa. Trzy. Jeszcze trzy, no to po jeszcze jednym razie. Ładnie, ładnie. Ty dojdziesz do niego. Ale z drugiej strony tam sam miałby być Juliusz? Nie mogę na to pozwolić. U ciebie od razu pęd. Podejdziemy jeszcze bez ogłuszenia, normalny cios. I w sumie... Dobra, twoja kolej. Dobijesz go, bo... Albo podejdź, bo ja mogę egzekucją. No i te dusze by się mi przydały. Nie powiem, że nie. Z tyłu też są. Stoją w płomieniach. Bierz tą. I już się nie wycofasz. No nie pozbierałem ich. No dobra. Oj, ona przywołuje ich. Ojejoj. Ten nieźle wyrwał. Dobra, po pierwsze. Ci padli. No i spoko. Po pierwsze tarcza. Po drugie pozbierać. Hehe, co nieco. Dawaj te ptaki. Też zbieramy. Wiem, że stoisz w płomieniach, ale co ci poradzę.
Te duszyczki są bardzo ważne. Maksymalnie. Kanonady i tak teraz nie użyję. Chociaż sobie podejdę. To jest za 4. No dobra. Wezwanie Merkurego. To będą mieli uniki. A no daj ten pędzik. Bo mam tutaj pomysł. O. Ops. No dobra. Wow. Jeszcze ty, koleżko. I ty. Jeszcze was sporo jest. Dobra, to są potężne ciosy. Pyk. Trup. Tutaj z dystansu. To nie możesz? Jasne, że możesz, ale... Mógłbym go ogłuszyć w sumie. O, tego ogłuszymy. Nie udało się. Hehe. No dobra. Bierz to. Tyla. Ty się ruszyłeś. No mógłbym to wziąć. Ale oberwę, no trudno. Duszyczki są bardzo ważne. Jeszcze pułapkę tam rzuć. Może wpadnie. Wpadnie czy nie wpadnie? Oż kurczaki. Pioruny. Wpadł w pułapkę. Ogólnie to jest pierwsza walka w tej misji. A ten już tak oberwał? No dobra. Cios. I dobijemy go tym. Duszyczka. Masz bardzo mało punktów do przodu. Zaraz muszę to przemyśleć. Tutaj jeden cios. I... Ej, jak ona oberwała? Za co? Za co to? Jest i trójka. No dobra, podejdź. Zabij. Cios. Masz jeszcze jedną tarczę. No dobra, a to pędzik. Cios. Bierzemy. Dziękujemy. Zostałaś sama. Koleżanko. Bęc. Mogę ją uderzyć? Nie mogę. No ale podejdę. Równowaga. Równowaga to podstawa. Dobra, i tak bym jej nie zabił, jakbym użył pędu, to odpuszczę. No i w tej turze by się przydało ją zabić. Ej, ty masz taką umiejętność jak zabójcza klątwa. Zabierzemy jej trochę HP. Pęd. No, pędzik u każdego. I próbujemy swoich sił, nie? Doskoczysz teraz. No to już. Chyba zasłoniłem, co? Nie zasłoniłem? Dobrze. Kanonada, raz, dwa, trzy. Ha, tu jest kanonada. Teraz tylko 4, ale to wystarczy. Abyssal Guardians? Really? This woman was strong. The rituals make them more powerful. Every one of them. But Titus Marcellus is the worst of the lot. This cohort is very interesting. Titus Marcellus must have experimented with his own ideas. I'll torture his soul until he answers all my questions. This must be the camp of their auxiliary forces. You mean bandits, murderers, and the other scum of Avalon, don't you? It doesn't matter. We must kill them all. Widzę, że mamy 4 takie miejsca. I to jest jedno z nich. No nie będzie łatwo. Wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Dzień dobry. Co się tu dzieje? Rozejść się. No dobra. Na początek. Dawaj ten twój łańcuch. Może być z bandziorkiem. Uderzymy. Do tego teraz ty.
Raz, dwa, trzy, cztery. Nie zabij go jeszcze. Kurde, zabiłem go. Ty to miałeś zrobić. Za mocne te czary. Ty się ruszyłeś, ty się ruszyłeś. Ty nie masz pancerza. Więc dobrze by było, żebyś tutaj został i z nimi się bił. A ci, co mają pancerz, pójdą dalej. O, to jest dobre miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze wam tak. Oni nie żyją. No ale ktoś to musi pozbierać, nie? Dobra, skoro ty masz mało... Masz brak pancerza. Wiem, że oparzę się, no ale te duszyczki... To jednak duszyczki, nie? Trzeba je pozbierać. Wycofaj się. Tym nawet dojdę tu. Ile będę miał? 38. Wszyscy? Wszyscy. Kończymy. Dużo mi nie zrobili. Szkoda, że nie miałem ściany ostrzy. To mogę uderzyć dwóch. Oho, jakich dwóch? Mogę trzech uderzyć. No, lecisz. Fajno. Dałoby się ich dobić. Może kanonadą. Jeden. Nie. Anulować. Bo pierwszy jest najsłabszy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty. Dobre. Dobre te rzeczy. Pozbierać. Pozbierać. Okej. Ty po prostu strzał. Tu i sobie gdzieś tu. Dawaj te nasze ptaki, ale to najlepiej jeszcze podejdź, żeby one się tutaj pojawiły. Dobra, do osłony. Ty się ruszyłeś. Dobra. Pierw dystansowo. Jak już tak stoimy. I jeszcze zwykłym. Kurczaczki. A, bo jeszcze ptaki się ruszą, nie? A nie, ptaki dopiero później. No dobra, mój błąd. Ale się ruszyły. Tak, pod koniec tego. Który? Ten płonie na 5-6, więc go można już zostawić. I dać mu święty spokój. Do nich i tak nie dojdziemy. A czy nasza kochana kanonada? Nie, ja bym musiał aż 3 kroki zrobić. I mogę rzucić w 5. No dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Ej, może to zrobimy? On ma tylko 7 HP. No dawaj w podskokach. Ach, nie wiem czy się uda. No właśnie, bo on stoi za czymś. Niestety. No mógłbym go chyba jeszcze 3 do przodu. I chyba tym. No i to wystarczy. A prisoner. Who is this stranger? He looks like a tortured Seelie. The Seelie belong to the Shi, the ancient and magical tribes who walk this island. Interesting. I've already heard about them. So you both agree that we should free him? Yes. He might be friendly and thankful. He might be a good asset, I agree. But we should keep him in a cage for now. Chcemy z nim pogadać. I have prayed for a savior. But all I can see now is a horde of the same pathetic demons. Powiedz mi, istoto, czemu miałbym cię uwolnić? Set me free, and you will make some friends. My people will be grateful. Masz na myśli Seelie? Dobrze zgadłem?
Yes, you did. We are the ancient rulers of this land. We could be very powerful friends. On może nam wiele dać. Dobrze, uwolnię cię i odeskortuję do naszej kolonii jako gościa. Thank you. As a sign of my good intention, I will wait for you here, and then we can discuss the matters further. Dobra, zrobię wszystko i wrócę, chłopaku. Czy pancerz trzeba... Tak średnio. Tak średnio. Zostawię sobie to ognisko, idę na nich. No bo szkoda go teraz tracić. Tym bardziej, że wszystko dobrze wygląda. Nawet te ptaszki mi dodały witalność i mam full. Exactly. This is why we should have cut them open instead of trying to negotiate with them. Oho. Wait. To can you feel this? I feel something. The surge of magic, I suppose. You are right. We are surrounded by the waves of demonic energy. Two sources are feeding the third one. Potrzebuję dalszego wyjaśnienia. They are performing two rituals on two separate sites simultaneously. They are sacrificing people to steal their souls and channel their spiritual energy to the third ritual. Sikariusie, widziałeś już wcześniej takie rytuały? Yes, I have. It must be Titus Marcellus who is feeding himself with this ritual. But it also makes the whole cohort much stronger. So stop them before you meet the Legatus. Plutoniuszu Nerwo, to brzmi jakby tego typu praktyki nie były ci obce. Indeed. I was the one who invented this ritual, back in the Tartarus. But this one is surprisingly powerful here. It is like a river compared to a spring. Flamenia, jesteś w stanie znaleźć te źródła? Yes, I know exactly where they are, all three. Więc już dość, ruszajmy. Mamy kolejne misje. Aha, no i te źródła się tu znajdują. No i gitara. A co to my mamy? Więcej punktów akcji. Komu damy? Szczerze wam powiem, to nasz... Jak on się nazywa, ten z włóczniami? Tu jesteś. Ta jego kanonada mi się podoba. Tym bardziej, że jak rzucamy w różny cel, to... Możemy ciągle używać. Oho, skrzyneczka, percepcja była. No dobra, to... Tu jest ognisko, to bez sensu. Pójdę pierw... No jak bez sensu? Zaatakujemy i skorzystamy już z tego ogniska. Po walce. Po walce! Brońcie się. Destroy the altar to stop the ritual. Przerwij rytuał. Przerwać rytuał? Okej. Jak ja niby mam to zrobić? Chyba ją muszę zabić. No ale tutaj są legioniści. To nie będzie proste. Nie mogę wysunąć się do przodu, bo... Bo będzie źle. Połączymy tych dwóch legionistów ze sobą. I teraz całą mocą. A. Kroczki do przodu, koleżanko. Więc on też pójdzie. Coś w tym miało miejsce. Nawet jeszcze dwa. Dawaj tu. No i lecimy z nimi. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, ten już nieźle oberwał. Ty jeszcze stoisz. Kanonada. Masz dużo punktów akcji, no. Ale tylko cztery? No, na razie tylko czterech. Lepiej nie będzie. Jedziemy.
Raz, dwa, trzy, cztery i to pięć. Dobrze siadło. Dawaj. Dla naszego Juliusza. Do przodu. Ty też do przodu. Ten spłonie. Normalnie, jak najdalej. To jest twardy chłop. I no dobra, jeszcze ty, koleżko. Nie zabijemy go do skoku. No ale i tak warto skoczyć. Bum. Świetnie. W sumie mógłbym go dobić. Może tobą. Nie, bo to jest za 4, to jest za 4. Tobą. Pyk. Dawaj te swoje duszyczki. Mamy 62. Może warto by było jakąś umiejętność zrobić zaraz tutaj? I tak chyba zrobię. No ten ledwo co żyje, jeszcze płonie, no ale muszę go dobić, żeby mnie nie uderzył. Oho, może koleżkę? No to dawaj. Chodź tu. Tu jest tylko trzech. Dopierw ty. Bo ty pójdziesz szarżą. Tylko on się nie wywróci? Czy się wywróci? Właśnie, to jest pytanie. No innych i tak nie widzisz. Wywrócił się, dobra. Miazga. To połączenie jest świetne. Do tego wycie. Nasi dostają 4 punkty ruchu. No, to się ruszysz pierw. Konkretnie. Ta. No dobra, dawaj tu. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Dawaj jeszcze raz w to. Hehe, dobre to było. Tak o ty, koleżankowo. Chodź tu. Ale mamy punktów akcji. No dobra, ptaszki. Daj się tu. Ty zaraz, ty zaraz. Dawaj, musimy od nowa zbierać duszyczki. No i myślę, że pędzisz tam. Nie ma co się czaić. To by się przydało zniszczyć. Bum, nie ma. Pyk, dystansowy. Oj, nie mogę? A bo to mój. Przecież to mój. Wiedziałem. Opsa. No nie zobaczysz go. To inaczej. To zwykłym ciosem. Do skoku nie mamy. O, chodź tu. O, jeszcze. Wiedziałem. Tamtego ledwo widzę, ale mógłbym go dobić. Nie ma szans. Ale tam jest ta martwica i to fajnie siądzie. No. To jest za ile? Za 5. Pędzik. I jeszcze raz to samo. Świetne. Brońcie się. Oj. Dobra, padnie nasz. Nie padł. Równowaga. Musi być. Fajnie go leczą te ptaszki. Fajne to połączenie. Dawaj równowagę. To musi siąść. No i tu jest piesek, tak? U 6. Trzeba to pozbierać. Bierz to. Bierz to. Ty, koleżko. Tutaj niezła miazga jest. Przerwać rytuał. Przerwać rytuał. Egzekucja. Nie mogę egzekucji.
Jak was wykorzystać? No dobra, chodź tu. Ledwo żyją. No nie widzę ich za dobrze. Tutaj. Dawaj pędzik. No i 6 razy można użyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oho, tam pioruny. Kuliste. Dobra, pozbierać. Do przodu. Och, ty jeszcze masz to. Za łatwo coś jest. A, zużyłem punkty akcji, dobra. Do przodu. Mogę pozbierać. W sumie? Nie no, nie doskoczę. Za cztery? A spróbujmy. Zabijemy ją. Pędzik. Nie ma rytuału. Tribunus. There is something in the south. A strange otherworldly radiation. It makes me worried. You are worried? I thought you were not even familiar with this word. Jeszcze jeden rytuał, dobra. Ale pozbierajmy pierw te złoto, złoto. Jest ognisko, to dawać już ten pancerz. It surely made me feel more human. Pancerz jest nasz. A, tutaj coś jeszcze się znajduje? Nie. Gdzie jestem? Zbadaj blask nie z tego świata. Idziemy go badać. Oho. No nieźle. Się wkopałem. Gods be merciful. Dobra. Jak to ma tak wyglądać? To jedziemy. Robimy swoje. Po 119 życia? Sporo. Ale my potrafimy. Te klocki. Klocki. Bum. Dobra. Musisz tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ten padł, ten spłonie. Spoko. Tu jeszcze go dystansowo dziabniemy. 31. No to co, doskoczysz i zabijesz. Nie zabijesz. Poczekaj. Damy mu pancerz. Sobie ostrze ściany. Do przodu. Aha, no to inaczej. Wezwanie Marsa i teraz... Zabij. No, coś tak czułem. Tego też już dobi. Tego też już dobi i my na maksiora wszystkimi do przodu. Skończyły mi się punkty akcji, punkty ruchu. Zostałeś sam, typie. Zostałeś sam. Wiesz co to oznacza? Że jedziemy z tobą. Jest ogłuszony. Skoro jest ogłuszony, to cios za ciosem. Może jeszcze nie pęd, poczekamy na następną turę. Ptaszki niech się pojawią. Pozbieraj co nieco. Łapki nie ma co. Ty możesz go uderzyć. Jeden cios. Martwica. No i tylko on jest, nie? Więc wezwanie Merkurego. No ja myślę, że w następnej turze, mimo że on ma bardzo dużo, damy mu radę. Dziabnął. Jeszcze ptaszki. No jasne, że mu damy radę. Zaczynamy od twojego czaru. Twojego. Zabójcza klątwa. Pyk. Od razu 40 mi witalności. Pędzik
I cios. Szczerze, to ten twój miecz mi się bardziej przyda chyba. Raz, dwa, pędzik, trzy. Dobra. Kanonada. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. On jest nienormalny. To jest jedna duszyczka tylko. Pędzik. Raz, dwa. Po dwa? No dobra. Pędzik. Trzy ciosy. Jeszcze ty zostałeś. Pędzik. To nie wyzwanie. By Jupiter. What was this gigantic creature? A demon or a titan? Panie złoty. Panie złoty. This is a Fomorian giant. They used to be the ancient enemies of Avalon. Ancient demons? Again? I thought we had already left the damned underworlds. Idziemy po kolejne zwycięstwa. To jest jakaś konkretna walka z tego co widzę. Tutaj. No to co? Chyba nie ma co się zastanawiać. I know him. He's the personal guard of Titus Marcellus. If he is guarding this path, it must lead to his master. Okej. Okay. A dobra, zostawię to. Pójdę tutaj. Tu będzie łatwiej. Na razie. Kolejny rytuał. Destroy the altar to stop the ritual. Zniszczyć ołtarz. Nie widzę, jak wydało się go zniszczyć. No dobra, no. Gramy swoje. Piekielny łańcuch. Kto ma dużo żyćka? Wy macie dużo żyćka. I bum. Okej. Okay. Ciągniesz? Trzeba będzie kroczek do przodu. We are the Ninth Legion. No to. Bad omen, yeah. W sumie jeszcze masz dwa kroczki. Czekaj, czekaj. Nie doskoczysz, a. Też nie. Dopiero tam. No dobra, to poczekaj. Na razie to strzelę sobie. Do! Jeszcze pioruny poszły. Świetnie, na bok. Dawaj mu pancerz. I do przodu. Ile razy? 5. To u ciebie pędzik wlatuje. Pędzik. I teraz mogę użyć 7 razy. A nawet chyba poczekam. Chociaż nie, jak dał 7 razy, to ich może pozabijam. Myślałem, żeby dać wezwanie Merkurego i w następnej turze. Albo dobra, wezwanie Merkurego. I tak oddam 5 rzutów, nie? Idealnie. Ten najsłabszy tu. A reszta pyk, tak ładnie. Jeszcze pioruny poszły. Hehehe. Panie złoty. No to tutaj do przodu. Nie ma co się zastanawiać. I tylko ty mi zostałeś. No nie dobijemy go chyba. Nie masz szans, ale wezwanie Marsa i skok i tak zrobię. 14 mu zostało. Dobra. Oho. Stop making a mess. You hit me fair. Nieźle. W plecy. I zginął. Spłonął. Dobra. Pierw tego, ale on twardy. Pierw go ogłuszył. I nie odsunął się. No dobra. Ogłuszony, podpalony. Zbieramy. Masz kanonadę? Hehe. No a jak? To myślę, że jedziemy z tym. Tego nie trzeba dobijać. Raz. Dwa, trzy.
I tu dwa. Dawaj w ten totem. Świetnie, i jeszcze do przodu. Do przodu, zabij. Do przodu. Czy tu egzekucja? Nie wiedzie jeszcze, no to normalny ciąg. Ile mam duszyczek? 44. No to nie, no to zbieramy. I do przodu. 4, tak. Do przodu i ptaszki. Dobra, dawaj ten totem. Tam i tak mi się nie przydasz. Wszyscy, wszyscy. Oj, 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 powaleni. Niezłe czary mary tam robi. Dają mniej punktów akcji. No ale dobra. Tutaj. A tu był pies. Nie widziałem go. No dobra. Teraz go widzę. Teraz go widzę. No to znowu kanonada, no. Dlaczego tylko 5? Pędzik. I tylko 6? Myślałem, że będę miał 7. Raz. Nie inaczej. Pierwszy musi iść w niego, bo i tak będzie słaby. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6. Nieźle. Jakieś osiągnięcie zdobyłem. Pyk, pyk. Dobra, dobij. Dobij do przodu. Ty w następnej turze jeszcze poczarujesz. No i ty mi zostałeś. No tu jest trup. No, mógłbym sprawić, żeby on był trupem? Nie. To dawaj do niego już. Zmierzymy się z nim. Jeszcze pędzik dawaj też. Bo tak patrzę. Nie no, nawet jak dam pęd, to już ich nie dobiję. Tarczą mogę uderzyć. No dobra. Kurde, 3 HP mu zostało. No, też ptaki podobijają. Ty jesteś mój. Duszyczki. To też ważna sprawa. Możesz go niechcący zabić. Więc pierw pozbieram. Tu, tu, tu. Dobra, teraz możesz go zabić. Nie udało się. Nie udało się. To kanonada i 5 ciosów w jednego. Jeden wystarczył. Bez gadania. I had to rely on very limited resources. And by resources I mean the human soul. Komu damy mocniejsze ciosy? No, słuchajcie, on ma więcej punktów akcji. Nasz włócznik. To jeszcze niech będą mocniejsze te ciosy. No, najlepsza postać. Gościu z włóczniami, no. Demon. Demon! Dobra, w prawo, ale idę po pancerz. Szczerze wam powiem, że nie musiałbym iść chyba. Ale pójdę. W razie W. Bo naprawdę idzie turbo łatwo, nie? Jakoś łatwe te misje. Może zmienię na bardzo wysoki poziom? Nie czuję tutaj zagrożenia. A nawet jak ktoś padnie, to oni... Jeżeli któryś z nich przeżyje, to i tak to nie jest koniec. Bo się ożywi pod koniec walki, nie? Demons need no rest. Chyba tak trzeba będzie zrobić. No dobra, no co? Tu walka i tu walka, dwie walki w tej misji jeszcze. No jakby najtrudniejsze, nie? Powinny być. Tutaj jest najwięcej miejsca.
To jest kamienna skóra? Kamienna skorupa. No, to jest to. Na początek... No dobra, no to co? Niech będą połączeni. Bum, martwica. Widzisz jednego, drugiego, trzeciego... A wszystkich widzisz. No to wezwanie Marsa. Pędzik. I sześć potężnych ciosów. Podwójne obrażenia jeszcze siadły. Jeszcze podwójne obrażenia siadły. Co za świrus. To jak doskoczymy, to zabijemy. No to hop. Dodatkowe dwa punkty akcji. Duszyczka, 68 już. Nie wiem, czy ten nadzór będzie mi potrzebny. A daj mu pancerz. Poduszyczkę. Wycofaj się. Poduszyczkę. I się wycofaj na razie. O kurde, jeszcze mam te czary. No dobra. Do przodu i nadzór. To jest sam. Jeszcze oberwał. Wezwanie Marsa. Jedziemy. Raz, dwa, pędzik, trzy. To nie. Ty też pędzik. Ale to poczekaj, bo ja nie wiem, czy on będzie widział. Widzisz go. No to już, pięć strzałów na klatę. I padł. Ja muszę coś sprawdzić. A, poziomu nie sprawdzę tutaj. Poziom... Czy ja na pewno mam wysoki? No bo kurczaczki, no. To już są finałowe... Finałowe walki w tej misji, a to kompletnie zagrożenie, a w poprzednich misjach też nie było jakoś ciężko. No dobra. Dzień dobry. Jest i on. Here you are, Tritunus. I see that you have been following my footsteps to this enchanted land. I am grateful to you. You make my little problem so much easier to solve. Rozwiązanie jest proste. Bunt zakończy się wraz z twym życiem tu i teraz. Call it whatever you want. But we do not serve Sulla anymore. His mad vision about ruling the world would destroy all of us. We are dead, and yet we live. And I want it to stay that way. Nie nazwałbym tego życiem. Jesteś demonem. Am I demon? Or am I something else? Doesn't matter. I like this existence. I take, kill, or eat anything or anyone I want. First time in my life, Avalon is my redemption. Twa dusza została splugawiona. Nie ma dla ciebie ratunku. Who cares? I found my own way, and I suggest you do the same. But wait. Sadly, you can't. I will not let you leave. Sora's little pet. Cesarz wie już o tej krainie i wkrótce tu dotrze. It does not matter anymore. I saw things you can't even imagine. I met those things, talked to them, and made them my allies. Together, we will whisk away your crippled Ninth Legion. If they ever arrive. Masz na myśli tego wielkiego demona, którego właśnie zabiliśmy? Really? It is a matter though. There are hundreds of them. Bigger, stronger, and led by a champion.
the Dark God. Setki? Czemu wysłano tylko jednego, by cię chronił? Dealing with you is a pleasant duty for me. But once I am done here, I'll join my allies and we shall visit your beloved colony to feast on your delicate citizens together. Nie musisz już nic mówić, przekonałeś mnie. Zaprawdę, jesteś wrogiem Rzymu. Well, yes. Chaos and destruction will grant me my own scrap heap to rule. But the law and order of your mad emperor, it's not for me. Bogowie wiedzą, że próbowałem, ale nie pozostawiasz mi wyboru. Ile będzie miał HP? Nie ma jakoś mega dużo. Ich też nie ma zbyt wielu. No dobra. Robimy swoje. Po pierwsze, łańcuch. To jest martwica. Fajnie jakbyś oddał strzał. Pędzik. Bo musimy się przesunąć. I bum. Okej. Ognisty cios. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Ho, ho, ho. Panie złoty. Odsuń się. Czy ty ich widzisz? Nie wszystkich. Ten ci zasłania. No albo i ten. Podejdź tu. Cios. Kroczek do przodu i widzisz. Tu jest trzech. No dobra, dawaj tu. Skoro to jest finałowa walka, to możemy przyzwać też strażnika otchłani. Niech będzie z nami. Pędzik, wezwanie Merkurego i konkretne rzuty. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest gdzieś piąty? Halo, halo, czy jest piąty? Tu, pięć. Ładnie. Odsuń się, zrobiłeś robotę. Tylko ty mi zostałeś? Nie. Jeszcze mam tu kolegę. Raz. Ale mocny. Pęd, bo ja bym chciał jednak, żeby oni zginęli, wiesz? 115%. Bo nie po to są połączeni łańcuchami, żeby przeżyli. Wezwanie Marsa. No niestety nie ubije. Boom. I boom, dwa trupy. Dwa trupy. Podejdź też do niego. Ten spłonie. No ta szarża by się przydała. Tu jest łucznik. Lepiej siadłoby tutaj. Nie. Ops. Odejdź. Miazga. Duszyczki. No dobra. Kogoś wyczarował. No i wiecie co ja tu zrobię? Mam trochę tych duszyczek. Tak o, pędzik. Żeby mieć więcej punktów akcji. Bo tutaj za każdy punkt akcji uderzamy, nie? I rzeź robimy mu. Patrzcie, co się dzieje. To jeszcze lepiej zrobię. To jeszcze lepiej można połączyć. Minus 50% witalności. A, na niego nie działa? Nie działa. Jest odporny na to. No dobra. A nie, bo mi się chyba ten... Nie, nie działa na niego. Dobra, dobra. Nie, nieważne. Nieważne. Wycofać tą umiejętność. I robimy rzeź temu głównemu. Za każdym razem ma krwawienie, nie? Podpalenie, krwawienie, ale on się może uleczyć, bo to jest niezły gagatek. Ja wolę go dobić. No i padł. Tylko trzy duszyczki za niego? No dobra, też byś fajnie porzucał. Tu już prawie nikogo nie ma. Dobra, dobij go.
Już prawie nikogo nie ma, naprawdę. Cztery, ta. Jeszcze ptaszki. Niech się pojawią. Ty za dużo tu nie zrobisz. Duszyczki. Wszystko, wszystko. Nie? A, mam tego przecież. Po prostu do przodu. Ubiją mi go. Udało się wam. Pozbieraj. Do przodu. Pędzik. To zasadzimy mu jeszcze. Opsa. Pędzik. To zasadzimy mu. O. Mamy czary, tylko muszę udać się lekko do przodu. Raz, dwa, trzy. Więcej wrogów nie ma. Okej. Ty się ruszyłeś, ty się ruszyłeś. Tu niestety nie zobaczę ich wszystkich. Chodź tu. Pędzik, kanonada. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Ja to chyba zakończę. Raz. Pędzik, dwa. No mają super te umiejętności, naprawdę. O, jest Ilar, zapomniałem o nim. Że mieliśmy go zdobyć i miałem o nim pamiętać. To jest Lar Poena. Ta statuetka symbolizuje nieuniknioną karę bogów. Zarówno sprawiedliwy odwet, jak i zwykłą zemstę. Wszyscy ci, którzy chcą skrzywdzić Rzym lub zasiać w nim niezgodę, zostaną po dwakroć ukarani. Lar Poena to głęboko szanowany bożek, którego czczono zwłaszcza po udanym podboju. No fajny. Ciekawe, co nam daje. No co, to zabieramy i spadamy. Tutaj są same... Tak, wszystko, wszystko. A ja po tego nie miałem wrócić? Porozmawiać z więźniem jest odhaczone. Ja w razie, że go do niego podejdę, bo... Może się pojawił teraz wykrzyknik nad jego głową i jakaś inna kwestia dialogowa? Lepiej to sprawdzić. I zrobić misję na 100 pro. To tutaj. Na prawo! Na prawo mówię! Chodźcie za mną. Wydaje mi się, że nie będzie z nim rozmowy, skoro to jest wszystko odhaczone. Dostalibyśmy taką informację. Gdzie on siedzi? Dalej siedzi. No dobra, zakończ misję. Widać, że nie można z nim porozmawiać. O, teraz. After we return home, I want you, Plutonius Nerva, to interrogate our seely guest. Consider it done, Tribunus. I also have numerous questions myself. Flamina, what did you say about those giant demons? What is their name? Fomorians, right? Yes, but they are not really demons. I'd say they are ancient and evil beasts. Think about the Titans, Tribunus. Sikariusie, co wiesz o tym sojuszu? Not much. I've heard about these giants, but this alliance is something new. You must have frightened Titus Marcellus a lot. Plutoniuszu Nerwo, chcę poznać twą opinię. Whatever they are, they mean a serious threat. We must track down and destroy these creatures. Żądam, by wszyscy zdobyli przydatne informacje na temat tych istot. Żądam. Powtarzam, żądam. Dobra, kolejne osiągnięcie i koniec misji. Trochę długa. No i nagrody też niezłe. Też niezłe. I nowy lar. Będziemy to sprawdzać w następnym filmie, bo ten odcinek i tak już jest długi.
Dezerterzy zawarli nieprawdopodobny pakt z monstrualnym stworzeniem z przeszłości, fomoriańskim czempionem. Bestie te niegdyś były wasalami jednookiego boga Balora, a teraz planują zabić nas, by 9 Legion nie mógł tu dotrzeć. Więzień Celi. Dzięki wielkiemu Orkusowi dowiedziałem się od tej kreatury Celi, jak możemy wejść do ich zdradzieckiej knei na Avalonie. Więzień niestety nie przetrwał przesłuchania, ale z pewnością mogę stwierdzić, że nie miał już nic do powiedzenia. Konkretnie. Och, jak ten kapłan demona przekręca prawdę. Gajuszu Juliuszu, podczas przesłuchania torturował on tego Celi aż do śmierci. Domagam się, byś potępił tak okrutne morderstwo. Coś do człowieczeństwa? Nic? Dobra. Zwiększa lojalność u naszej koleżanki, a u wszystkich demonicznych zmniejsza. Tutaj zwiększa u demonicznych, a tylko u niej. Kurde, no nie postąpił słusznie, ale z dwojga złego lepiej, żeby ona dostała minus 2 do lojalności. I wszyscy demony... demoniczność... Wszyscy bohaterowie typu demoniczność plus 2, no bo to jest łącznie plus 6, minus 2, nie? A tu mamy plus 2, minus 6. Tak na to patrzę, nie? No i chyba tak, powiem, że słusznie, chociaż zrobił niesłusznie. Plutoniusz Nerva postąpił słusznie, nie zawsze można sobie pozwolić na miłosierdzie. Niestety, ukryte łupy. Gdy maszerowałem z dezerterami 9 Legionu, słyszałem wiele plotek na temat ukrytego skarbu Tytusa Mercellusa, pełnego wszystkich bogactw zupionego w Avalonie. Trybunie, w łodzience za ponowne przyjęcie mnie do Legionu, chcę znaleźć te kosztowności i ci je podarować, lecz muszę zrobić to sam. To lecisz. Trybunie, uważam, że Sicarius nie jest godny takiego zaufania. Był w końcu dezerterem. Do tego legionista gotowy do służby jest dużo cenniejszy od bogactw, które mogą nawet nie istnieć. Kto miałby pójść? Ten nasz czarodziej? Oktawiusz. I ten z toporem chyba. Dobra, jak pójdzie? To zmniejszymy lojalność. Aha, bo to Oktawiusz mówi, dobra. Dodaję 500 zasobów, a tu 1000 złota. Dodatkowe łupy. Kurde, chyba zabronię, bo ta, na tej lojalności mi najbardziej zależy, żeby ją budować. To wolę 2 do przodu niż 2 do tyłu. I zdobędziemy i tak 500 budowlanych, nie? Zabraniam tego. Obecność Sicariusa u mego boku jest dużo ważniejsza od jakichś błyskotek. Tak powiedziałem i tak ma być. Kolejny punkt, 9. Przedostatni, jeżeli chodzi o człowieczeństwo. Ciekawe. Dostępny jest nowy lar. Dobra, ale będziemy sprawdzać to w następnym filmie, bo tak jak mówiłem, ten film i tak już jest długi. Trzymajcie się, siema!